Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam dzisiaj w sklepie Action. Od razu zauważyłam takie piękne zegary, cena 58,60. Bardzo pięknie się prezentują, styl oczywiście glamour. Tutaj mamy niżej też ładne za 44 zł, białe takie przecierane. Też prezentują się bardzo dobrze. Jakby były tylko większe, to na pewno bym je jeden zabrała ze sobą. Tace, te tace chyba kiedyś Wam nawet pokazywałam. Też bardzo ładne, jeżeli lubicie drewno w domu, to jest coś dla Was. Cena 27 zł za taką tacę prostokątną, dużą. Tutaj wyżej mamy abażury, jeżeli szukacie abażura, 19,30 i taborety za 54 zł. I tak przyjrzałam się im, oczywiście niektóre są troszeczkę ukurzone, ale prezentują się naprawdę bardzo dobrze. Te też fajne, 54 zł. Lampy za 170 zł, tutaj mamy stoliki 90 zł, no, prezentują się ładnie na zdjęciu. Tu mamy również taką półkę, na przykład na gazety, na książki, cena 90 zł. Naprawdę tu musi wyglądać ciekawie, powieszone gdzieś na ścianie. Tutaj mamy do łazienki 60 zł, do łazienki albo gdzieś do jakiegoś pokoju. Koce. Ja bardzo lubię zaglądać na koce, zresztą lubię kupować koce. Tu za 55 zł mamy taki koc baranek. Kiedyś były właśnie z tego materiału poduszki w Kiku i gapa ja nie kupiłam, a teraz tak mi się podobają takie rzeczy i nie kupiłam niestety do tej pory, tak naprawdę żałuję. Tu mamy też coś nowego za 44,44, fajna cena, bardzo ładne koce, ale zobaczcie, różne kolory, tutaj mamy kolor beżowy, jest różowy, bardzo przyjemne w dotyku i tu mamy jeszcze kolor niebieski. Piękne są te koce, bardzo też mi się podobają. Tu mamy jeszcze ciemnoszare i wyżej mamy zielone, beżowe, te też ładne. Za 17 zł świeczniki w kształcie liści, dwa kolory czarny i złoty. Tutaj jeszcze zauważyłam bardzo ładne tace. Tace kosztują po 13 zł. Taca z uchwytami, czarny i srebrny. Tu niżej są za 36 zł takie podkładki, podstawki. Takie zwykłe. Do postawienia, można postawić na tym coś ładnego. Obok świeczniki i te świeczniki prezentują się naprawdę bardzo dobrze. 27 zł. Oczywiście wiele, wiele dodatków szklanych. Tu mamy świeczniki.
Tu mamy jeszcze takie paterki za 9 zł. Te świeczniki ładne. 3,60. Tu mamy za 23 zł. Takie na nóżce z kryształkami. 27. Pasowałyby do tych tacek, które były w Kiku i w Pepco jakiś czas temu. 32 zł taka taca z lustrem. Kiedyś bardzo podobne widziałam w TK Maxie, ale tam były znacznie droższe. Obok świeczniki za 18 zł. Tu mamy takie większe za 30. Za 14 zł takie drewniane dodatki, dekoracje. Bardzo ładnie to się prezentuje. Po 6 zł takie niewielkie buteleczki, wazoniki. Jeżeli chodzi o wazony, to jest naprawdę dosyć spory wybór. Tu mamy takie w kształcie butelek i też jak widzicie są dwie wielkości i dwa kolory, i naprawdę, a nawet trzy, bo tam z tyłu są jeszcze zielone. I muszę Wam powiedzieć, że prezentują się naprawdę bardzo dobrze, a na pewno ciekawie. Bardzo ładne są takie talerze, bardziej takie miski, może płytkie, ale miski jednak. Bardzo ładnie to wygląda. No piszę talerz głęboki, ale wygląda to bardziej jak miska. Naprawdę bardzo ciekawy wzór, kolor. Tutaj mamy jeszcze taki jaśniejszy, jakby były tylko w kolorze albo szarym, albo niebieskim, to na pewno bym brała bez zastanowienia. Tu mamy jeszcze kubeczki, też w tym samym stylu, za 3,60, obok miseczki widzieliście, za 4,44. Ta bombonierka na cukierki wygląda bardzo ładnie za 26 zł, obok za 6 zł takie masywne szklanki, wyglądają jak kryształ, bardzo ładne wzory. Thank you.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa!